Vtiskáč. Zero, zero, zero. Nie, zero. Mhm, dobrá. Już, już, Władek, już. Władek, już. Władek, już. 21 lutego 2023 roku. Ruszamy na spacer. Wreszcie przestało padać. Teraz się wyślizgnęliśmy. No, ale w każdej chwili może zacząć. Jutro ma być ładnie i tego się trzymamy. Co? Ale co? Jalla, jalla, kto tak mówi? Ja wiem, kto tak mówi. O dziwo pusto na Nowotarskiej. W sensie nie ma korta. No. U niej w domu były schody, tak? U Ali. To co, tutaj, Basiula? Dobra. Dobry wieczór Państwu. Zakopane Krupówki, 21 lutego 2023 roku. Zaczynamy od samego dołu. Restauracja Gazdowo Kuźnia. Postój taksówek, same busy. I słusznie. I zaraz będziemy ruszali w górę, a naszym celem jest znowu sala gier i zabaw. I musimy zrobić przerwę, bo matka jest w TK Maxie. I zaraz ruszamy dalej. Poszła matka. Torebunia, torebunia zakupiona. W ogóle mi nie pasuje dzisiaj, ale zajmę. Ojej, co ty się przejmujesz? Właśnie taki szukałam, dobra. Wiem, co ty na ten temat myślisz. Nie no. Jeśli jest potrzeba posiadania podobnych kilku, no problem. Dobra, idziemy, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Zapach placków ziemniaczanych. Idziemy! No ale idziemy w tamtą stronę. A co, już jest marudzonko? No ja nie. No to dobrze. Co? No. O, na głowę? Nie, prawie. Fajne są te drewniane budynki, nie? Podświetlone. Tak klimatycznie, fajnie. Thank you.
O, tu możemy chyba. I tu zaraz, Matyśka, po prawej stronie jest to koło i tam jest podobno ta sala zabaw druga. To musicie zdecydować, czy idziemy tutaj zobaczyć, czy prosto tam. No spytaj maluchów jeszcze. No i jesteśmy bardzo blisko, możemy tam zejść, jak chcecie. No właśnie, nie wiem, na jakiej zasadzie to tutaj działa. No i co? Jak chcecie, mi to jest totalnie bez sensu. Ja bym poszła tam i maluchy chyba też tak. Już opada? Tu jest od razu więcej ludzi, nie? Wodę? No to tu jest gdzieś sklep spożywczy. Chcecie wejść do tego sklepu? Dobra. Dobra, to teraz wy prowadzicie, tak? Do tej sali zabaw. Tak, Matyśka? Dobrze, dobrze, nic nie mów, tylko mnie tam zaprowadź, dobra? Słucham? Moja ulubiona rasa? No chyba nie.
A to po Władka? Władek, co ty odwaliłeś? Ale tą pizzą albo jakimś kebabem zapachniało. Pachnie kebabem albo pieczonym kurczakiem, tak wiesz, z różdżką. Wszystko razem wymieszane, no. Pamiętajcie, wy drogę pokazujecie, dobra? No dobra.